Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy. To jest Driver Ultimated. Lecimy sobie z kolejnymi wyścigami. Odpiliłem sobie właśnie muzyczkę, żeby nie było za nudno. Trochę za głośno muzyka gra, ale może nie być aż tak źle. No i tak jak według wskazówek zegara umawialiśmy się. Tutaj mamy wszystko. Tutaj to wielkie wyzwanie. W sumie można to przejechać 59 km. Ferrari. Lamborghini najbardziej nam się opłaca. Jest najmocniejsze i najbardziej dostępne w tym wyścigu. I mamy tylko już do mety jechać, 60 km, mamy się wyrobić w pół godziny. Na to wychodzi. Mi się wydaje, że raczej nie będzie problemu. Zwłaszcza, że jeszcze tutaj nie mamy jakichś, że właśnie za zderzenia czy coś. Dobra, skupmy się. Już pierwsze zderzenie udało mi się zaliczyć. Skupmy się na trasie i możemy zapierdalać. Tylko mamy ruch uliczny właśnie. To jest tutaj wrogiem. Gdzie mi przeskakujesz? Tutaj oni to tak na pałę zmieniają pasy, trafiki. No zazwyczaj w prawdziwym życiu to wyjeżdżamy na lewy, jak chcemy kogoś wyprzedzić, nie? Wiadomo, w mieście czy coś. A oni tak se na pałę jeżdżą, na lewo, na prawo. Zmieniają pas, nawet jeśli nic naprzeciwka nie jedzie, nie? Znaczy nie jest naprzeciwka, tylko no, przed nimi. Ogólnie dzisiaj mam... O, widzieliście. Mam beznadziejny dzień. Nie wiem, czy jestem niewyspany, czy coś, czy przez tą chujową pogodę, bo zapowiadało się nawet ładny dzionek, ciepło było, a to po południu zaczął lać, mamy dzisiaj 2 maja. No i niestety musiałem właśnie iść do pracy, ale na pierwszą zmianę, odjebać swoje i... Po południu się rozpadało właśnie, jak zacząłem wracać do domu. Oczywiście to jest standard. Że człowiek wraca do domu, to mógłby coś zrobić na podwórku czy coś, to jedynie skupiłem się na paleniu w piecu i mogę jechać gameplaye, no bo nic innego mi nie zostaje do roboty. A mam jeszcze właśnie, zostało mi sporo miejsca na dysku, więc mogę sobie pokręcić, a za chwilę będę mógł sobie właśnie coś tam. Zawsze poczytaj na internecie, a te materiały pomontować i najwyżej jeszcze coś późnym wieczorem nakręcić. Bo dzisiaj raczej będę długo siedział. Do późna posiedzę sobie. Jutro sobie pośpię trochę dłużej. A po, no jutro rano, nie? Będę musiał się wieczorem wcześniej położyć spać. Bo rano niestety startuję na matury z polskiego. Tak, to już pojutrze. Masakra. Jak to zleciało i w ogóle. No kurde. Albo przez tego gnoja rzuci pan. No jedzie lewym, no i po chuj jedzie tym lewym. Tak to bym miał już na pewno przejechany. Gdyby nie ten ruch, to bym miał już chuj przejechany kilometrów. Już bym miał 4 dychy, a nie 46. Jak nim trzepie.
Znowu tutaj. O, jeszcze straż sobie zmieniła pas. Nie wiem po co, ale spoko. Tak jak mówiłem, na pałę sobie zmieniają. Dobra, ale skupmy się na jeździe już. No, omijaniu właśnie trafików. Ach, za bardzo odbiłem. Nie idzie mi. Coś. I skupić się właśnie na omijaniu trafików. Bo widzę, że tu czas leci, a kilometry zbytnio nie ubywają. Chuj, utrudniają mi drogę. Specjalnie. Niby jedziemy, przepraszam was, autostradą i w ogóle. Ale nie, zawsze się musi jakiś chuj wpierdolić i mnie spowolnić. Co by sobie mógł podriftować ładnie. To nie, trzeba zajechać drogę, blokować lewy pas, tak, zgadza się. No, zjedziesz? Zjedziesz, no, masz szczęście. Ta jeszcze pierdziele, walę im w dupska, nie odbijam nawet. Chyba, że będzie lepsza możliwość odbicia. O, bo się to źle skończy. Patrzcie, jak to wszystko ładnie klimatycznie wygląda, gdyby nie te samochody. Ładnie samolocik leciał, wzbiliśmy się z góry, ale... Oczywiście na każdym pasie samochód. Masakra. Go Power Rangers. Kilometrów. Myślałem, że szybciej to pójdzie. Tyle, że Pagani Zonda to była szybsza, nie? Niż Lamborghini. Perfekt. I tak nawet nie najgorszymi drogami jedziemy. Chyba, że później się coś zmieni. No i na razie to same ładne, pięknie, szerokie autostrady. Trzeba uważać na... O! No, prawie wyradowałem. Wyszedłem z tej opresji. Delikatnie samochód porysowałem. A i tak mogło się to skończyć gorzej. O! Już zjeżdżamy na ciaśniejsze drogi. O ty kurwa szmato! Nie wiem, który to już. Ale chuj mi wyjechał, kurwa. Patrz, lucerka. Lamborghini jest wszędzie. Dobra, gońmy to, bo prawie za będzie 10 minut. A my przyjechaliśmy, nie no, 30 km. A to powinniśmy zdążyć. Mimo tych zderzeń. Hopa! Pięknie. Oj, turbulencja jeszcze te mi skoczył. Dobra, już nie gadajmy na temat tych trafików, bo oni coraz bardziej irytują mnie.
wjeżdżałem bardziej tutaj, widzę głębsze tereny, znaczy bardziej zarośnięte. Aj! Gdyby nie te murki, to by mi lepiej poszło. I chyba znowu sobie idźmy. No nie, na razie na jakoś też... Mi się wydaje, że jakaś się autostrada uruchomi, albo i nie. Ale fajna też droga. Ciekawa. O, następny, ale jak strasznie, zwalniają mi ten. Więc chyba lepiej jechać poboczem. Powiem wam, o wiele ciekawiej jechało się z przeciwnikami podczas takich dłuższych wyścigów, bo zawsze coś tam jest, są obawy, non stop sprawdzamy tą mapę, czy wiecie, czy ktoś nie siedzi na ogonie, czy nie zbliżają się, jest ciekawie, nie? A tutaj to jedziemy i tylko no, tak w sumie na ten czas patrzymy. Policji też nie ma właśnie podczas wyścigu, zauważyłem. Nie wiem czemu, żeby nam nie utrudniali zawodów. Możliwe. O, tu już bardziej się trzymają prawego pasa, ale dobra, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Jeszcze jest widno. Ścinamy zakręt. Oj, właśnie. Perfekt. Shit, shit, shit. To naprawdę nakręca klimat. Te samoloty, wszystko co lata, co tu się... Widać, że coś się tutaj w otoczeniu dzieje. Te samochody, że pędzą do jakiegoś celu, nie? No wiadomo, jak to na droga, ale... No tutaj jest spory ruch. W dwójce był on mniejszy. No spoko, no... Nie wiem, czy się dzieje spoilerami, zaczepiam tymi dolnymi dokładkami, czy coś. Masakra. Nie mogę się doczekać, kiedy nam motocykle już się odblokują. Jestem ciekawy, jak się jeździ. W dwójce bardzo fajnie się jeździło, tylko nie mogłem ich dziś odblokować. No, ale jestem ciekawy, bo też nie wiadomo, nie będę ile tej serii ciągnął. Z powodu, żeby tam motocykle tylko odblokować. Jak na razie mamy 29% ukończonej kariery. Więc no to jest... Będzie chyba długa seria, bo... To jest, nie wiem, 21 odcinek, coś takiego. I powiem wam szczerze, że dopiero mamy 30%, a już powinniśmy mieć... Tak średnio jest 50. Więc no... Jest sporo tych odcinków. Już. A kiedy ja je wrzucę, to ja nie wiem, z moim internetem, to... Szkoda się wypowiadać. Powiem wam szczerze. Coraz gorzej. Było już lepiej, to od nowa. Przeszedłem kanał na jakoś HD, a tu znowu lipa. Straciłem panowanie, no i niestety nie udało mi się wyjść, a już byłem na dobrej drodze. Pierdziele, jadę poboczem, już lewym. Dobra, zmieściłem się. Oczywiście, ja jak mam wyprzedzać, to coś jedzie z naprzeciwka. No, zmieściłem się, ale to też tak czasami ledwo co mi wychodzi. Ledwo się mieszczę. O, teraz widzicie już
ominął. Ale masakra. Ładnie dopierdzielamy. 8 km, 300 na godzinę. Poboczem, masakra. O właśnie. Gościu to nie wiedzie chyba co się stało. W realu to by było dużo gorzej wyglądało. Nie wiem czy by coś zostało. O. Ale uszkodzenia na trafikach robimy naprawdę spore. Wiadomo, te nasze nawet nie wiem czy mam uszkodzenia, raczej nie mam żadnych uszkodzeń włączonych. Nie wiem czy są w ogóle dostępne tu jakieś uszkodzenia. O, pięknie schowałem się. Nie, czasami mi idzie, ale czasami to tak kurde jednak nie pyka mi. Dawaj, dawaj, lewy, lewy, lewy. O, jeszcze mi zjechał. Sorry, gościu. O, wychodzi na to, że się wyrobimy. 15 minut zeszło, nie ma tragedii. Mógł być gorzej. Niestety gra mi gdzieś zlagowała. Nie widzicie co się stało. Jeden mi tylko zjechał. Chodźcie chuj. Czy jeszcze te skrzyżowania. Czasami trzeba uważać, bo przepierdalamy naprawdę dojebane prędkości. O, wiedziałem, że się spotkamy z jakimś. A tu może nam coś wyjechać i... Wiadomo, to jest gra, nic nam się nie stanie. Ale w realnym życiu to był szok. On tu nas obrysował. Jeszcze na koniec, pewnie. Złoto. 150 tysięcy, sporo. Jak tam, co tam? A, mieliśmy jeszcze te dodatkowe samochody, czy jakoś tam. Które mam, bo to już trochę odcinek trwa. 22 km, a tu jeszcze jeden był. Może byśmy sobie ten krótszy wzięli. 20, no nie ma różnicy, ale przyjedźmy się tym, zobaczmy co tu nam zaproponują do przewiezienia. No chyba jakaś klasyka. Nie. Nie wiem co to jest. Ford. O, nawet fajnie brzmi. Jakiś pewnie prototyp. Coś w tym stylu. Dobra, jedźmy sobie, skupmy się. Jak to w środku wygląda, zobaczmy. O, bogato. O, widzę, że tu się nawet zderzają. Tu trzeba nawet uważać. Oni sami z sobą się zderzają. Autko nawet przyjemnie przyspiesza. O, już poszło, 7000 się jebać. No, nawet spoko driftuje. Bardziej by pogubkował, no ale szkoda mi kasy. Wolę sobie jechać ostrożnie. Najlepiej to ostrożnie mi się idzie z przednika, z kamery kierowcy. Gdzieś taką mam zachowaną bardziej ostrożność. I lepiej czuję ten samochód, wiecie, nasze gabarytowo, nie? Że jak coś ominąć czy coś. Muszę też na te jebane pobocza uważać. Ale fajnie brzmi. Już ładnie popierdala ten samochodzik.
Już nam kilometry ubywają. A poboczem warto atakować, dużo bezpieczniej niż wiadomo, bijać na lewy pas. Oczywiście u nas w Polsce, no to lewym wiadomo się wyprzedza. Nie pobocze. U nas to poboczy nie ma, zacznijmy. Tutaj to są bogate pobocza. Dobra, jeszcze mi zjechał elegancko. Dobra, pięknie. Aż pała mięknie. Łapę pobocza. Kurde. Gdzie kierunek? Gdyby nie te trafiki, to zawsze przeważnie byłoby idealnie. No ale to wiadomo, to by było za łatwo. Tak, kurde, ryzyk fizyk czasami z nimi iść na czołówkę. Zjadą albo nie zjadą, a broń Boże, czasami ich jeszcze mieć poboczem z naprzeciwka. Jak oni odbiją i się wrąbiemy na czołówkę, to tragedia. Właśnie. Zahaczyłem, ale nie poczeka down. Honio! Jeszcze 9 km. Kurwa, ten gdzieś stanął, no. Będziesz tu zdrowy? Interkurs sprzeda, jakbyśmy mieli coś w tym stylu. Chciałem trochę se pośmigać bokiem. Ale fajnie, no, boczkiem nawet się dobrze prowadzi. Patrzcie, a to psiarskie, to wiadomo, psiarskie nie zjadą. To by było dziwne, żeby zjadł. Nie, jak w lot mamy, a tak wydaje się, jakbyśmy mieli Intercourer. Już u mnie ma turbo, nie ma dźwięku. Zresztą tu z samymi samochodami wolnocącymi się ścigamy. Wolnocące benzynę. Tak, już w dwójce mieliśmy na przykład Q7 czy coś, to tam mieliśmy 3.0 TDI. I nawet pisało to na tylnej klapie. Nawet sam silnik brzmiał jak, wiecie, duży diesel. Z dużą pojemnością. No nawet się dobrze ustawiłem. Zajebałem któregoś. Przyjmy, przyjmy. Hamulec. Panujemy sytuację, yeah. Może niezbyt perfekcyjnie, ale cały czas do przodu. $7000 za takie draśnięcie, no. Aj, kurwa, no. O, jeszcze teraz mnie jeszcze bardziej będą ścigać. O. Jechała chyba z naprzeciwka. A to by było przejebane spotkać policję. No już przestali. Już się naścigali mu za mną. Niestety trochę poobijany, ale dostarczony.
To jest 30, znaczy 20. Shelby Concept. Dobra, tak więc moi drodzy, komentujcie.